Hej, hej, ja Was witam bardzo serdecznie z tej strony Gelek i oczywiście kontynuujemy naszą rozgrywkę w grze Syberia The World Before. Kontynuacja. No i tak, skończyliśmy w tym miejscu i mamy teraz za zadanie ucieknąć na motocyklu. Jeszcze zobaczmy, co mamy tutaj. Czy tu coś mamy? Rośnie nam ten znak zapytania, czekajcie. Ale jakoś wolno. Wcześniej wydaje mi się, że było szybciej. Lepiej odjadę na motocyklu, zanim znajdą mnie pozostali strażnicy. No to z pewnością. To z pewnością uciekli na motocyklu, więcej tu nic nie mamy. No dobra. No to lecimy. Odblokowane osiągnięcie wolność. Czy to się uda przeskoczyć? Pytanie teraz. Tam była taka no dosyć spora przepaść. No ale to za chwilę się okaże. No. Dzielnica kwiatów, około roku później, Wagen. Panno Walker? Panno Walker? A, tu pani jest.
Proszę mi wybaczyć, frau Wagner. Próbowałam to rozszyfrować. Wszystko w porządku? To dla pani. Może pomoże pani znaleźć ten sklep Millera. Dziękuję, frau Wagner. Na pewno się przyda. Nie ma za co, moja droga. Będę w recepcji. W razie czego zapraszam. Podczas całej przygody twoje cele będą zapisywane w dzienniku. Możesz go otworzyć naciskając książkę. No to wiemy. Skorzystaj z książki telefonicznej na stole w recepcji. No ale... Dobrze. Pora zacząć szukać sklepów o nazwie Miller, które sprzedają artykuły plastyczne. O, sklepów jak mrówków, patrzcie. Tu jest... Wyklucz lub zaznacz. No załóżmy, że zaznaczmy. No załóżmy, tu jest jakiś... Zegarmistrz. Nie wiem, może to? Jestem pewna jednego z tych sklepów. A to? Lepiej zostanę przy trzech sklepach. Co za dużo, to niezdrowo. Aha, dobrze. Wymasz. Dwa z tych sklepów to nie to. Ale chociaż jeden z nich pasuje. Aha. No to czekajcie. Antykwariusz. Sklep rowerowy. Może wymaszmy sklep rowerowy. A zaznaczmy to. Jestem pewna jednego z tych sklepów, ale co do pozostałych się mylę. Aha, rozumiem. No dobra, to weźmy to. Jestem pewna jednego z tych sklepów. No to nie to. No to może to? Dwa z tych sklepów to nie to. Ale chociaż jeden z nich pasuje. Dobra. Jestem pewna jednego z tych dalej sklepów, jeden. Ale co do... No to może to? Jeden z tych sklepów jest chyba niewłaściwy. O! Zaznaczę inny. Jeden jest niewłaściwy, tylko patrzcie. Czyli jest zegarmistrz i to. Tu jeszcze mam... Czekajcie, to może wymaszmy, no na przykład ten. I zaznaczmy ten. Jestem pewna jednego z tych sklepów. Jednego? Czyli to jednak byłoby to? Chyba już jestem blisko. Muszę tylko przemyśleć jeden z wyborów. Coś mi tu nie gra. O. Może to? I zamiast tego na przykład to? Na pewno zaznaczyłam dwa dobre sklepy. Muszę tylko zmienić ten trzeci. Czyli wychodziłoby na to, że to jest ten trzeci niewłaściwy. No dobra, to lecimy od góry. Chyba już jestem blisko. Muszę tylko przemyśleć jeden z wyborów. Coś mi tu nie gra. O. No to nie wiem, co to? Jeden z tych sklepów jest chyba niewłaściwy. Zaznaczę inny. No dobrze. No to nie wiem już co. Czekajcie. Tego nie było? Chyba już jestem blisko. Muszę tylko przemyśleć jeden z wyborów. Coś mi tu nie gra. Na pewno zaznaczyłam dwa dobre sklepy. Muszę tylko zmienić ten... Trzeci. O. No to nie wiem, co mam zrobić. Apteka? Chyba już jestem blisko. Muszę tylko przemyśleć jeden z wyborów. No właśnie, coś mi tu nie gra. Jeden z tych sklepów jest chyba niewłaściwy. No właśnie. To? Te trzy sklepy będą dobre na początek. O, trafiliśmy w końcu. Może da się któryś wykluczyć za pomocą mapy?
Znajdź 3 wybrane sklepy na mapie. Czekajcie, jak one się nazywały? Jeszcze sobie przejdźmy tutaj na chwilę. Sklep wielobranżowy Miller, Miller Lombard i antykwariusz Miller & Son. Czyli antykwariusz wielobranżowy i Lombard. Antykwariusz... No i co? Może to? Chyba już jestem blisko. Muszę tylko przemyśleć jeden z wyborów. Coś mi tu nie gra. Aha, czyli jeden tylko został, dobra. Czekajcie. Tu się zaznaczyło. To może to na dole? Na pewno zaznaczyłam dwa dobre sklepy. Muszę tylko zmienić ten trzeci. Czyli te dwa są dobre, widzicie? Dobra, wymaszmy. No to próbujemy to. Jeden z tych sklepów jest chyba niewłaściwy. Nie. Zaznaczę inny. Dobrze, zaznacz inny. Może ten? Chyba już jestem blisko. Muszę tylko przemyśleć jeden z wyborów. No to nie ten, czekajcie. Na pewno zaznaczyłam dwa dobre sklepy. Nie to. Jeden z tych sklepów jest chyba niewłaściwy. Na pewno zaznaczyłam dwa dobre sklepy. Muszę tylko... Czekajcie, czy ja już wszystkich nie obskoczyłem? Chyba jeszcze tego nie było. Chyba już jestem blisko. Muszę tylko przemyśleć jeden z wyborów. Coś mi tu nie gra. Może to? Na pewno zaznaczyłam dwa dobre sklepy. Nie. Muszę tylko zmienić ten... Trzeci. No to nie wiem co. Jeden z tych sklepów jest chyba niewłaściwy. Zaznaczę... Chyba już jestem blisko. Muszę tylko przemyśleć jeden z wyborów. Coś mi tu nie gra. Cały czas jeden sklep. No to skoro nie ten, no to ten wykluczmy na razie. Dobra. Bo tak to będziemy się w nieskończoność... Spróbujmy ten. Na pewno zaznaczyłam dwa dobre sklepy. Muszę tylko zmienić ten trzeci. Dobra, wyklucz. W której znajduje się pensjonat. Szkoda, że sklepów tu nie ma. Zaznacz. Jeden z tych sklepów jest chyba niewłaściwy. Zaznaczę. Wyklucz. Zaznacz. Chyba już jestem blisko. Muszę tylko przemyśleć jeden z wyborów. Na pewno zaznaczyłam dwa dobre sklepy. Muszę tylko zmienić ten trzeci. Czyli nie ten. Co to? Jeden z tych sklepów jest chyba niewłaściwy. Nie, to też nie to. Chyba już jestem blisko. Muszę tylko przemyśleć jeden z wyborów. Coś mi tu nie gra. No właśnie. Może to? Na pewno zaznaczyłam dwa dobre sklepy. Muszę tylko zmienić ten trzeci. Chyba już jestem blisko. Muszę tylko przemyśleć jeden z wyborów. To nie to. Jeden z tych sklepów jest chyba niewłaściwy. Zaznaczę inny. Chyba już jestem blisko. Muszę tylko przemyśleć jeden plac muzyczny. Wszyscy mówią, że to jedna z największych atrakcji Wagen.
Szkoda, że nie ma przy nim sklepów Millera. Na pewno zaznaczyłam dwa dobre sklepy. Muszę tylko zmienić ten trzeci. Jeden z tych sklepów jest chyba niewłaściwy. No to co tu jest grane w takim razie? Żeśmy już chyba wszystkie możliwe. Chyba już jestem blisko. Muszę tylko przemyśleć jeden z wyborów. Coś mi tu nie gra. Dziwna sprawa. Na pewno zaznaczyłam dwa dobre sklepy. Muszę tylko zmienić ten trzeci. Jeden z tych sklepów jest chyba niewłaściwy. Tutaj jeszcze coś. Okej, mam więc trzy sklepy, w których nareszcie sprzedawano futerały. Teraz muszę wybrać ten właściwy. Wybierz najbardziej pasujący ze sklepów na mapie. Obejrzyj. W tej dzielnicy znajduje się antykwariat z książki teleadresowej. Jest tu pełno takich sklepów. To chyba nie tu. Strefa przemysłowa. Trudno sobie wyobrazić sklep plastyczny, który by tu prosperował. Miejsce, które znalazłam, to pewnie jakiś sklep z narzędziami. Ta dzielnica bardzo się zmieniła od czasu wydania książki telefonicznej. Lombard, który znalazłam, już nie istnieje. Okej, czy weźmy sobie tą podpowiedź naszą. Muszę wybrać najbardziej pasujące miejsce. Powinnam przyjrzeć się wszystkim sklepom na mapie. Zobaczmy, czy jakieś podpowiedzi tutaj coś mamy. No ja bym wybrał chyba jednak... Czekajcie. W tej dzielnicy znajduje się antykwariat z książki teleadresowej. Jest tu pełno takich sklepów. Może ten? To pewne. Ten antykwariat to najlepszy wybór. Zachowam adres. O masz, wyrwała kartkę. Muszę tylko zabrać obraz z pokoju i mogę iść do antykwariusza. Jeszcze obejrzymy sobie, co tutaj jest. Strona z książki. Czyli to jest ta nasza strona. No dobra, idziemy w górę. Co tu mamy? Zabierz tajemniczy obraz z pokoju. Oby nadal było tak cicho, kiedy wrócę. Posiedziałabym sama przy kominku. No tak. Spójrzmy tu. Oby nadal działał. Ale co, zegar czy obraz? Chyba zegar jakiś. Albo kominek, nie wiem. Oby nadal działał. Podejdźmy sobie może tu, czy co, coś jest, nie ma. Oby nadal było tak cicho, kiedy wrócę. Aha, czyli to żeśmy już oglądali. Siedziałabym sama przy kominku. Spójrz, tak? Możemy się rozejrzeć.
Ulotka dotycząca atrakcji Wagen. Przeczytajmy. Plac muzyczny aktualnie w remoncie. Największa atrakcja turystyczna Wagen. Kto nie uczestniczył w co najmniej jednym z tych nietuzinkowych mechanicznych koncertów, tak naprawdę nie odwiedził tego miasta. Dworzec centralny. Bez względu na to, czy już wyjeżdżasz z miasta, czy dopiero tu przyjeżdżasz, charakterystyczna architektura tego budynku z pewnością przyciągnie twoją uwagę. Dzielnica antyków. Tej dzielnicy po prostu nie można nie odwiedzić. Niespodzianki kryją się na każdym kroku i tylko czekają na łowców okazji. Most mgieł. Malownicza rzeka Dąbre, niepowtarzalna architektura i liczne sklepy z lokalnymi wyrobami rzemieślniczymi. To historyczne miejsce po prostu trzeba zobaczyć. Nie ma więcej tu nic. Zamykamy. Okej. Czy coś tu jeszcze jest? No chyba więcej tu nic nie ma. Wracamy. Tu więcej też nic nie widzę. Przejdźmy może tutaj gdzieś. Tam było możliwość gdzieś przejścia do drzwi. O właśnie, tutaj te drzwi. Obe. To nie mój pokój. Lepiej nie wchodzić. Aha. To chyba pokój Frau Wagner. To możemy tam wejść? To chyba pokój Frau Wagner. Nie możemy tam wejść. Ale tu możemy wejść. Spójrzmy. O, to jest obraz z tego miejsca, w którym żeśmy rozpoczynali grę, idąc na plac ten muzyczny, gdzie był koncert. Obraz przedstawiający Wagen, właśnie. Pewnie kojarzycie. Na samym początku. Sprawdźmy, co tu się kryje. Aha, czyli możemy zmienić portfel. Obejrzyj. Zawiera nędzną kwotę, którą udało mi się zaoszczędzić od ucieczki z kopalni. Aha. Możemy to jakoś... Zawiera nędzną nie możemy kwotę, otworzyć. Którą udało mi się zaoszczędzić od ucieczki z kopalni. Weź. Doskonale. Teraz muszę zanieść obraz do antykwariatu, który znalazłam wcześniej. Być może Frau Wagner powie mi, jak tam dojść. Być może. Namalowano w 1937 roku. Trudno odczytać podpis. Pierwsza litera to chyba K. Mhm. No, być może K. Obraz zebrany. Udaj się do dzielnicy. Rozejrzyj się po dzielnicy przed odjazdem. Udaj się do dzielnicy. Dobrze. Czy tutaj jeszcze obejrzyj? To jest ta nasza kostka gitarowa. Katiuszy. Pankowa kapela Katiuszy. Chętnie poszłabym na ich koncert. No niestety. Czy tu jeszcze coś możemy zrobić? Pytanie ze 100 punktów. Możemy się rozejrzeć delikatnie. Właśnie to robimy. Ale więcej tutaj nic, słuchajcie, nie ma. Więc cóż. Tu jeszcze zobaczmy, coś jest. Bosko. Minęły wieki, odkąd korzystałam ze starych, dobrych wygód. Wprawdzie nie jest to jukolska jurta, ale przynajmniej jest tu więcej miejsca. Aha. Tu mnie ta tablica intryguje trochę, ale nie, tutaj nie ma możliwości. A nie, czekajcie. Znajdę ją, Katiuszo, tak jak obiecałam. Mamy możliwość jednak. Lub była. Zerknąć. Przeczytajmy. 5 kwietnia 1944 rok, środa. Kimkolwiek jesteś, kiedy będziesz czytać ten list, po mnie pozostaną tylko nagie kości. Każdego dnia starałem się być wierny naszej ojczyźnie i sumiennie wykonywać obowiązki w imię naszego znamienitego wodza. Nie zamieniłbym tego na nic innego na świecie. Zgodnie z moimi rozkazami zrealizowaliśmy misję i zabezpieczyliśmy pociąg w uzgodnionym miejscu
poza zasięgiem wroga. Niestety z powodu osuwiska zostaliśmy odcięci od tunelu wylotowego. Musimy pozostać tu na zawsze, aby naczelne dowództwo mogło pewnego dnia przyjść, przejąć pociąg i ukryte w nim sekrety. To szczęście w nieszczęściu ze wschodniego frontu nadciąga bowiem Armia Czerwona, która zapewne i tak by nas schwytała. W obecnych okolicznościach nasza tajemnica pozostanie bezpieczna. Żołnierze wykazali niepokojące zniechęcenie. Aby uchronić ich przed zdradą i hańbą w chwili szaleństwa, byłem zmuszony ich rozstrzelać. Mam powody sądzić, że w desperacji planowali ucieczkę na motocyklu, a w razie schwytania przez wroga, w zamian za wolność, wyjawiliby mu miejsce postoju pociągu. Dla formalności kryłem kluczyk do motocykla. Teraz pozostaje mi zrobić to, co nakazuje obowiązek wobec wrodza i ojczyzny, tak by skarb pozostał ukryty do dnia, gdy naczelne dowództwo będzie w stanie go odzyskać. Z poważaniem mają Christian Schotter. Schotter. Czyli to jest ten listopismo, które tego majora, który rozstrzelał tych swoich żołnierzy. Pociąg został zaspany przez lawinę i tak dalej. Zobaczmy, co tu jest. Tu możemy przejść. Zobaczmy dalej, tak. I tu już więcej chyba nic. I tu są podpowiedzi, co mieliśmy robić. Dalej już nigdzie nie przejdziemy, możemy się cofnąć. No dobra. Tu jest ta mapka nasza. Okej. Czyli co my możemy jeszcze tutaj zrobić? Chyba nic. Jeszcze przejdźmy się tutaj, bym chciał tutaj podejść, ale nie, też się nie da. Tutaj bliżej, jak gdyby w kamerę wejść też nie możemy. Dobra, przejdźmy tutaj. A tutaj jest jakaś szafa, czy coś tu dziwnego jest? Czekajcie. Da radę tędy jakoś podejść? Nie. Tu nic nie możemy zrobić. No dobrze. W takim razie wychodzimy, bo tu nic widzę po nas. Wszystko żeśmy w pokoju chyba już zwiedzili. Trybiki nam się, widzę, kręciły przez chwilę, więc coś to oznacza. To chyba pokój frau Wagner. Czyli tutaj nie w ogóle nie da się wejść. Pokój. Lepiej nie wchodzić. No pewnie lepiej nie wchodzić. Więc nie wchodzimy. Tu mamy jakieś drzwi, ale czy tu możemy coś zrobić? No schowało nam się właśnie za ten. A tutaj? Może nie, tu jest ściana. Dobrze. To w takim razie schodzimy po schodach w dół. Zejdź. Czy jesteśmy w tym układzie na dole? O, tu coś jest, czekajcie. Komputer. Tu jest ewidentnie jakiś... Chyba komputer. Komputer. O proszę, szukaj miejsca, sprawdź pocztę, szukaj ludzi, organizacji, odejdź. Może najpierw zacznijmy od poczty? Czyste konto. Nie sprawdzałam poczty przez jakieś 3 lata. Lepiej zrobię porządki. No faktycznie. Tak lepiej. Przez 3 lata to... Szukajmy miejsca. Wagen? Sklep Millera? Za dużo jest tych wyników. Nie znalazłabym sklepu Millera. Dobrze, że mam dokumenty frau Wagner. No to miasto. Wagen to stolica Ostertalu, niewielkiego państwa w Europie Środkowej, zamieszkanego przez 9 milionów ludzi. Miasto zostało zbudowane wzdłuż brzegów rzeki Dąbrę, trzeciej pod względem długości w Europie, a jego naturalną granicę stanowią Alpy, które oddzielają Wagen od Szwajcarii.
Jako czwarte na świecie pod względem wielkości spośród niemieckojęzycznych miast, Wagen słynie ze swojej historii, której początki sięgają VI wieku, a także z architektury z silnymi wpływami secesyjnymi. Po tym jak na początku XX stulecia miasto strawił pożar, w czasie odbudowy Wagen został w dużej mierze zmechanizowany. Można w nim zobaczyć liczne ciekawe rozwiązania, które zafascynowały kilka pokoleń podróżników i turystów. Liczba mieszkańców, która obecnie wynosi 1,5 miliona, spadła w czasie II wojny światowej. Wagen, podobnie jak reszta Ostertalu, zostało przejęte przez faszystów z brązowego cienia. Prześladowali oni liczną miejscową społeczność Wageran, aż została ona ostatecznie wymordowana w trakcie ludobójstw zorganizowanych w Europie w kolejnych latach. Szacuje się, że zginęło łącznie 100 tysięcy Wageran z Wagen. No okej. Co tu możemy zrobić? Miasto, czyli to, co żeśmy przed chwilą oglądali, czy jeszcze coś innego nam pokaże? No nie, to jest dokładnie to samo, co żeśmy przed chwilą widzieli. Więc zrobimy wstecz. Weźmy sobie zagraniczne. Zobaczmy Żelazna Tajga. Żelazna Tajga to region Europy Wschodniej, który w dużej mierze pozostaje dziki. Najbardziej znany jest z tego, że w okresie zimnej wojny stanowił linię obrony ZSRR. Radzieckie siły zbrojne rozmieściły tam duże ilości ciężkiego sprzętu wojskowego, by zapobiec atakowi ze strony NATO. Po upadku ZSRR znaczna część sprzętu została porzucona i z czasem pokryła się rdzą lub trafiła w ręce złomiarzy bądź handlarzy bronią. Region jest bogaty w sól i mieści się w nim kilka osad przemysłowych, które pojawiły się wraz z rozwojem górnictwa. Odnotowano jednak drastyczny spadek tej działalności w czasie pierestrojki, czyli okresu restrukturyzacji gospodarczej, kiedy to radziecki przemysł był sprzedawany kawałek po kawałku sektorowi prywatnemu. Część kopalni pozostała otwarta, ale zaczęła służyć jako teren działań przestępczości zorganizowanej i odłamów grup tożsamościowych. No okej. No cóż, wstecz w takim razie. Wagen to żeśmy przed chwilą... Dobrze, wstecz. Ludzie, organizacje. Zobaczmy nekrologii. Boże, pogrzeb mamy był dawno temu. 23 sierpnia 2003, po długiej chorobie w wieku 65 lat. Jeżeli ktoś chce, to niech sobie przeczyta. Zobaczmy jeszcze Katiuszę. Szkoda, że cię tu nie ma, Katiuszo. Pomogłabyś mi. No ja tego nie czytam, ale jeżeli ktoś chce, to tam na stoklatce można sobie na spokojnie to przeczytać, prześledzić. Dobrze, wstecz. Organizacja. Brązowy cień, zobaczmy. Brązowy cień to termin określający falę narodowego socjalizmu, która zalała Europę w pierwszej połowie XX wieku. Ruch ten zaczął się formować w 1920 roku w Europie Środkowej, zyskał na sile po roku 1930 i gwałtownie porwał Rzeszę. Podwał resztę kontynentu, czym przyczynił się do wybuchu II wojny światowej. Poza spowodowaniem śmierci wielu cywili, żołnierzy w konflikcie zbrojnym, rasistowska ideologia brązowego cienia doprowadziła do zorganizowanych mordów milionów ludzi lub ludobójstwa. Te były przeprowadzone w metodycznym sposób. Czyli tu nic nie ma takiego, co by nam mogło wskazać jakiekolwiek inne elementy, które powinniśmy... No dobrze, odejdźmy w takim układzie.
Musimy tutaj zgłosić się do pani tej szefowej chyba. O, tu coś jest, czekajcie. Przeczytaj. Odkrycie tajnej kopalni soli w rejonie Żelaznej Tajgi zszokowało obrońców praw człowieka i zatrzęsło światem sztuki. Według naszych źródeł funkcjonariusze policji dostali się do nielegalnego podziemnego zakładu po otrzymaniu informacji od byłego więźnia. Okazało się jednak, że fakt pracy niewolniczej nie był jedyną niespodzianką. W jednej z grot znaleziono lokomotywę parową z kilkoma wagonami pełnymi bezcennych łupów wojennych. Dzieła sztuki i inne wartościowe przedmioty miały zostać skradzione przez brązowy cień w czasie II wojny światowej. Wartość znaleziska szacuje się na kilkaset milionów dolarów. Komendant policji Wiktor Paliński powiedział, zarządcy i strażnicy zostali zatrzymani, a kopalnię zamknięto. Więźniowie zostali rozpoznani i po krótkiej hospitalizacji wrócą do rodzin. Według jednego z naszych szpitalnych źródeł wielu z więźniów twierdziło, że nie wydobywali soli, jak dotąd sądzono, lecz kość słoniową i bliżej nieokreślone artefakty. Policja jeszcze nie skomentowała tych doniesień i ograniczyła się jedynie do potwierdzenia, że trwa dochodzenie. W temacie skradzionych dzieł sztuki Paliński dodał, kiedy nasz zespół ekspertów zidentyfikuje skradzione przedmioty, rozpocznie się trudna praca zwracania ich do prawowitych właścicieli. Możliwe jednak, że komendant Paliński i jego zespół nie będą musieli prowadzić tych długich poszukiwań. Władze otrzymały już setki telefonów od ludzi z całego świata, którzy twierdzą, że posiadają dowody na kradzież rodzinnych pamiątek oraz dzieł sztuki. No dobrze. Czy coś tu jeszcze ciekawego mamy? Słuchajcie. Ja tu lubię eksplorować. Nie, tam na górę wchodzić nie będziemy. Tu wejdźmy, zobaczmy co to jest. Spójrz na coś. Mam wrażenie, że gdzieś już to widziałam. A co to jest? Korbka do obniżenia żyrandola? No nie wiem, nie wiem. Bardzo tu spokojnie. Od wczoraj nie spotkałam żadnych innych gości. I wcale się nie skarżę. Aha. No, przejdźmy tutaj. I przejdźmy sobie może tam. O, witam. Możemy porozmawiać teraz z tą panią. No dobrze, to porozmawiajmy. Panno Walker, czy dokumenty się pani przydały? Tak, udało mi się znaleźć sklep, którego szukałam. Bardzo dziękuję, frau Wagner. Dobrze. Proszę dać znać, jeśli będę mogła pomóc w czymś jeszcze. No i co tu spróbujemy? No może od pensjonatu zacznijmy. Mogłabym zadać pani kilka pytań na temat pensjonatu, frau Wagner? O, oczywiście. Zamieniam się w słuch. No właśnie, inni goście, bo tu jest dosyć jest pusto. Jest dziś trochę cicho. O tej porze roku zawsze jest niewielu gości. A ta pani również tu mieszka? O tak. Przyjechała wcześniej. Starsza dama z Anglii. Jeśli dobrze zrozumiałam, służyła w wojsku. Chyba sprowadziła ją tu jakaś nieprzyjemna sprawa. Pogrzeb, o ile pamiętam. Oh. Tak, panno Walker. I odkąd przyjechała, wisi na telefonie. No tak, to trochę. Proszę opowiedzieć mi o sobie, frau Wagner. O, a co tu opowiadać? Raczej nie zmieniłam biegu historii. Ale na pewno swoje pani przeżyła, prawda? No, urodziłam się tuż po wojnie w Wagen. I tu zostałam. Prowadziłam ten pensjonat razem z mężem. Ale zmarł kilka lat temu. Bardzo mi przykro. Widzi pani, nie ma o czym opowiadać. Z mężem nigdy nie szukaliśmy wrażeń, ale naprawdę byliśmy szczęśliwi. No i mój pokój, ostatnia opcja. Pokój jest przepiękny. Dziękuję bardzo. Proszę nie dziękować, panno Walker.
Dogadzanie gościom to mój święty obowiązek. Mm. Nieczęsto w środku nocy przyjeżdżają do nas na motocyklach młode Amerykanki szukające tajemniczych sklepów. Czuję się jak w powieści detektywistycznej. No dobrze, Wagen. Mam kilka pytań na temat Wagen. Dobrze, bo gdyby zapytała pani o nowe odkrycia naukowe, byłoby ciężko. Ale na temat Wagen wiem całkiem sporo, moja droga. Co powie mi pani o dzielnicy? To jedna z najstarszych dzielnic w Wagen. Nasza dzielnica robotnicza. Ja i kilka innych reliktów z okolicy staramy się ją uchronić przed modernizacją i masową turystyką, na ile się da. Inne dzielnice nie są tak ostrożne i miejscowi musieli opuścić domy ze względu na wzrost czynszu. Szczerze mówiąc, nie miałam czasu dowiedzieć się czegoś więcej o Wagen i okolicach miasta. Co powinnam wiedzieć? Po pierwsze, Wagen jest bardzo stary. Słynie z uroku i kultury. Jeśli chodzi o okolice, przyciągają miłośników gór. Jesteśmy w końcu tuż obok Alp Szwajcarskich. Brzegi Dombre, najdłuższej rzeki w kraju, latem są oblegane przez ludzi. Wygląda na to, że sklep, którego szukam, jest położony w dzielnicy antyków Wagen. Może mi pani wytłumaczyć, jak się tam dostać? Najlepiej będzie pojechać tramwajem. Centrum miasta jest przeznaczone dla pieszych. Pani motocykl na nic tam się nie zda. Najbliższy przystanek jest u szczytu schodów, po prawej od wejścia do pensjonatu. Moja misja jest ściśle związana z regionem Wagen. Opowie mi pani coś więcej o jego historii? Z przyjemnością. Kobieta, której szukam, miała około 18 lat w 37. Czy to był ważny rok w historii miasta? Nic mi o tym nie wiadomo, nie. Ale nie znam się na historii i nie było mnie wtedy na świecie. Wiem tylko, że problemy nadeszły w kolejnych latach wraz z wybuchem wojny. W tamtym roku zapewne kwitła ideologia faszystowska, a brązowy cień był jedną z grup, które chciały dojść do władzy, krzewiąc nienawiść. Dowiedziałam się o kobiecie, której szukam, za sprawą obrazu skradzionego przez brązowy cień w czasie II wojny światowej. Nic dziwnego. Wagen, a tak naprawdę cały Ostertal, zostało zajęte przez faszystów tuż przed wojną. Rabowali, kradli i grabili, co się dało. Jak w innych częściach okupowanej Europy. W tej chwili nic nie przychodzi mi do głowy, ale bardzo dziękuję. Także proszę się nie krępować i pytać o wszystko. Czyli żeśmy limit pytań wyczerpali. No tak, trochę żeśmy się też dowiedzieli. Gdzie możemy jeszcze pójść? Tak się zastanawiam. No tu już żeśmy z tą panią rozmawiali. Przejdźmy może jeszcze tutaj, może coś jest ciekawego do pooglądania. Aha, to już możemy tylko wyjść. Ja bym jeszcze chciał się chwilę tutaj rozejrzeć, bo być może mamy coś jeszcze takiego, no jakieś smaczki fajne, ciekawe, które możemy odkryć. Zapukaj, o, zapukajmy. Proszę nie przeszkadzać, jestem w środku rozmowy. No długo rozmawia, długo. Jak jeszcze raz zapukamy? Proszę przestać się dobijać do tych drzwi. Rozmawiam przez telefon. O, zaczyna być coraz bardziej wkurzona. A ciekawe, co będzie za trzecim razem? Nie widzi pani, że budka jest zajęta? Trochę cierpliwości. Tu Frau Wagner się już odezwała. A podsłuchajmy. Tak, tak. Dotarłam cała i zdrowa. Planuję zająć się identyfikacją, kiedy tylko je wydobędą. Co? Co? Nie rozłączać się? O, no dobrze, zaczekam. Proszę, niech to nie trwa zbyt długo. Co jak co, ale ta sprawa jest paskudna. Panno Walker, doprawdy?
Muszę zaprotestować, to karygodne. Przykro mi, ale nie mogę pozwolić na podsłuchiwanie moich gości. Przepraszam, ja nie... To znaczy, to nie tak jak... Ale numer, słuchajcie. Tego się nie spodziewałam, że tak możemy zrobić. No, szefowa się wkurzyła. I tu już nic więcej nie możemy zrobić. Patrzcie, nie ma już tego przycisku, którego mogliśmy wcześniej uruchomić. A czekajcie, jeszcze tutaj zobaczmy, czy tutaj coś się pojawiło w międzyczasie, ale chyba już nie. Chyba tu już jest interakcja, czekajcie. Aha, czyli to jest ten komputer nasz. Nie, no to już tu żeśmy wszystko sprawdzili. No właśnie. Tak, to już nie ma sensu. Dobrze, wyjdźmy w takim razie z tego... z tego pensjonatu. Chyba teraz możemy już spokojnie stąd wyjść. No, ale numer z tym telefonem. Miłego dnia życzę, panno Walker. Mam nadzieję, że się na nas nie obraziła. No dobrze, wyszliśmy na zewnątrz. Spójrzmy. Pensjonat Dąbr. Z tego, co czytałam, Dąbr to najdłuższa rzeka w Ostertalu, która przepływa przez Wagen. Mhm. No ładnie, ptaki śpiewają, słychać. Spójrzmy tam może. Szkoda, że w Wagen nie można jeździć. Po tylu miesiącach w drodze polubiłam ten stary motor. Miesiącach, no tak. A wyprawa trochę trwała, to fakt. Tu coś możemy jeszcze zdziałać. Tutaj jeszcze jakieś przejście jest, czekajcie. Co tu jest? Czy coś tu możemy zrobić? Nie wiem. Ale chyba nie. Dobrze, przejdźmy w takim razie tutaj. Tam tu jeszcze drzwi są jakieś, ale chyba te drzwi są też niedostępne. Tutaj może coś? Jakieś inne drzwi. O, to chyba schody się jakieś zaczynają, patrzcie. Zejdźmy sobie, a co nam? Szkodzi, mieliśmy się rozejrzeć po mieście, więc no, rozglądamy się zgodnie z zaleceniami. Sądzę, że oczywiście nie w tym kierunku idę do przystanku, bo ten przystanek to myślę, że gdzieś o tutaj o jest. Ale mimo wszystko można sobie troszeczkę pozwiedzać. Możemy tam przejść, czy niekoniecznie? Nie. Niekoniecznie tutaj nas prowadzi w tą stronę. No dobrze, zejdźmy w dół. Tu jakiś śmietnik. No tak, latarnia nam wyrosła po drodze. Kolejna latarnia. O, jacyś goście siedzą. Teraz podejdziemy do nich. Zobaczymy. Tu jest czyjś rower, jak gdyby. Ja mogę tam se... Nie, tam się już dalej nie mogę rozejrzeć, ale jakbym tutaj podszedł, to może. O, tutaj podejdziemy. Nie. A nie, jest coś, spójrz. To pewnie ogród botaniczny. Niestety zamknięty. No ładnie wygląda, ładnie. Tutaj nie możemy podejść. No dobrze, ale możemy podejść tutaj do tych ludzi pewnie. No i co? Żadnej interakcji. Szkoda. Bo chętnie bym z nimi porozmawiać chciał, ale no niestety tutaj są jakieś drzwi, ale nie wiem, czy też się coś da. Nie, nie da się z tym nic zrobić. Dobrze, idziemy w górę. E,
Tu były jakieś chyba drzwi, ale też nic nie możemy z tym zdziałać. No dobrze. Znaczy nie dobrze, no ale... Ale idziemy w górę. Tu mamy śmietnik. Czy da się zajrzeć do śmietnika? Pytanie ze 100 punktów. Nie, nie da się. Już idzie, widzę, w górę. No trudno. Nie. A stańmy sobie tutaj. Może coś tutaj popatrzymy. Ładne kwiatki. Ale nic więcej z tym zrobić się nie da. Przejdźmy tutaj jeszcze. Nie. No to wchodzimy do góry. A już inne ujęcie kamery. Zapisała się, widzę, gra. A, i tu jest, widzę, przystanek. Ale jeszcze za czym pójdziemy na przystanek, bym chciał zwiedzić tą część. No nie, zagrodzili nam śmietnikiem. Jak mogli? I tutaj nie przejdę nigdzie dalej. No szkoda. Szkoda, że się przejść dalej nie da. Ale możemy pewnie jeszcze tutaj pozwiedzać, bo tu jest ten przystanek, z którym... O, tutaj ktoś się rozmawia. Spróbujmy wejść w dialog, ale chyba się też nie da. Słuchajcie, to są tylko takie elementy krajobrazu, jak ja to nazywam, które uniemożliwiają pójście dalej. Tam kazali nam niby zwiedzić dzielnicę, okolice, ale tu widzę, no nie możemy nic więcej chyba zrobić. Tam dalej klikam, ale nie ma nic. No dobra, wracamy w takim razie na przystanek, w kierunku przystanku. Sprawdźmy. Czyli pensjonat mamy odznaczony. I teraz mamy się udać do sklepu Millera. Czyli możemy tutaj sobie podróżować. No kliknijmy. Rozejrzyj się po dzielnicy przed odjazdem. Dobrze. Mamy tramwaj. Patrzcie, jaki piękny. Stary, zabytkowy. Drzwi drewniane nawet. Przełęczy diabłę, tak? Zanim wyszedłem, mówili coś w wiadomościach. To co tam odkryli? Podobno znaleźli szczątki z okresu II wojny światowej, kiedy to członkowie ruchu oporu przerzucali uchodźców do Szwajcarii. To były okropne czasy. Tak, nie najlepsze w naszej historii, prawda? No, przepiękny widok. Przepiękny. Czyli możemy już kontynuować, ale bym jeszcze chciał troszeczkę pozwiedzać. Zobaczymy, na jakim przystanku się zatrzyma, o ile w ogóle. Tutaj widzimy różne ujęcia z kamer. Motorniczy. Widzę, że chyba sekwencje już się zapętliły, bo są te same, tak. A przystanku jak nie było, tak nie ma. Dobrze, kontynuujmy. Dzielnica antykwariuszy, jesień 2005. Czyli wysiadamy. Dobrze, słuchajcie, ponieważ odcinek widzę już, że tak powiem, ma odpowiednią długość, więc kończymy w tym momencie. Zapraszam Was bardzo serdecznie do subskrybowania, lajkowania, komentowania
I oczywiście spotykamy się już w kolejnym odcinku. To tyle ode mnie. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.